właśnie na terenie Chorwacji. Zapomniałam wcześniej, żeby cośkolwiek nagrać, bo spałam. Przejeżdżaliśmy jeszcze przez Austrię i Słowenię, no i oczywiście Niemcy, bo z nimi jechaliśmy. No i przespałam większość drogi i nie chciałam się wymyć aparatu, więc... Dojechaliśmy parę minut temu, tak więc już częściowo rozpakowałam swoje rzeczy i w ogóle, ale teraz, wiecie, musimy się trochę zorganizować i w ogóle, ale jedno co wam muszę powiedzieć, to to, że widoki są piękne, naprawdę są cudowne. Po jednej stronie morze, po drugiej stronie góry i z mojego okna jest troszkę widać to morze. Bardziej jest widoczne z tamtej strony, o tam, jak się wyjdzie na drugi balkon u mojej przyjaciółki. Tutaj widać jest morze właśnie, a tutaj są góry i wygląda to naprawdę świetnie. Po prostu jak się jedzie samochodem, to nie można oderwać oczu od tych pięknych widoków. Cześć kochani, dzisiaj witam was wieczorem i właśnie będziemy sobie wychodzić, pochodzić koło plaży. Mieliśmy taki dzień na plaży po prostu. I po powrocie ogarnęłam się, miałam trochę czasu, więc się pomalowałam. A teraz sobie, tak jak już mówiłam, wychodzimy. Pewnie wam coś nagram, jak to wszystko tutaj wygląda. Postawiłam na taki dosyć ciepły makijaż, czyli taki jak bardzo lubię. I tutaj jakiś pomarańczny oku z lekkim błyskiem. Zamiast podkładu nałożyłam sobie po prostu krem BB, troszkę się ściera, ale nie zależy mi na tym, żeby był jakiś mega trwały, ponieważ tu cały czas jest gorąco i jakiś cięższy podkład cały czas by mi się zmywał.
Dzisiaj nie wiem, co się dzieje, bo zawsze przecież na Chorwacji jest mega gorąco i cały czerwiec podobno jest piękny. Nawet mówiła to ta pani, która wynajmowała nam domek. A już drugi dzień jest słaba pogoda i ogólnie jest tak chłodno, że cały dzień, praktycznie dzisiaj przesiedliśmy w domu. Więc się trochę umalowałam, ale nie jestem za bardzo zadowolona z mojego makijażu, już na pewno nie z moich brwi, bo wyglądałam dzisiaj mega beznadziejnie. Więc właśnie postanowiłam, że się do was odezwę, bo i tak na razie w sumie nie ma co dzisiaj porobić. Mam nadzieję, że jutro będzie cieplej, wróci pogoda i że pójdziemy na plażę się trochę poopalać, bo jak na razie słońce nie złapało mnie za bardzo. Już na pewno nie tak jak Laurę, jej opalenie zna wygląda już bardzo dobrze. Tak więc właśnie tak jest. I czekam na pogodę i mam nadzieję, że będzie cieplej, bo nie wiem czemu tak jest. Zwyczaj jak się maluję, siadam sobie tutaj przy stoliczku na balkonie. Jest to po prostu świetne, bo tak sobie tutaj siadam. I jak się maluję, to widzę sobie piękne morze, a z tyłu w lustereczku widzę sobie właśnie góry. I czego chcieć więcej? Morze, góry w jednym miejscu, żeby jeszcze wróciła tylko szybko pogoda, żeby można było iść trochę posmażyć na plażę. No i już w ogóle będzie super. Dzisiaj, tak jak wam mówiłam, pogoda nie jest zbyt piękna. Ale właśnie jest dosyć chłodno, więc zabiorę was na taki krótką wycieczkę. I pójdziemy sobie taką ścieżką za plażą. Pójdziemy sobie na drugą plażę. Plażę nudystów, ale już chyba ich teraz tam nie będzie. I tak jak już powiedziałam, pójdziemy sobie i wam pokażę ładne widoczki. Chcesz się zabrać na filmik? No. To jest mój facet, poznajcie mojego faceta. Kanał dzień, detektor. Ogólnie idziemy sobie cały czas tak wokół plaży. Plaża jest kamienista. Pokażę wam teraz, jak to wygląda fajnie z tamtej strony. Szłam stamtąd, gdzie jest ten betonowy most. Tutaj. I idziemy sobie teraz właśnie w tamtą stronę, za tamten klif, w tamto fajne miejsce na plaży. Podchodzimy sobie teraz pod góreczkę. Face to face I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me, it tore me apart, fade away. Felt so lost, but I held on to what I had. For what... Tak jak widzicie, cały czas idziemy sobie taką ścieżką i widoki są naprawdę super, kolejny raz to powtarzam. Tutaj widać góry. A ojejku. A tutaj znowu morze. Powtarzam już to któryś raz. Ale to jest naprawdę świetne. Jest tu strasznie też stromo. Więc trzeba uważać, zwłaszcza osoby takie jak ja, które mają słabą koordynację ruchową. No, więc mówię do was i pilnuję się, żeby gdzieś nie spaść tutaj, bo spójrzcie na to. Nie chciałabym tam wpaść. Dobra, lecimy dalej, bo są bardziej kamienie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy i jejku, uwielbiam widok tej wody, jest taka po prostu lazurowa. Just crash and burn.
This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who lived for hope. Changing better days. Pick your head up. Keep on fighting, living, loving. Make your mind up. If you want it, take it, fly away. Soaring high above the clouds. Hear the voices calling out. Oh, you want love. Crash and burn, I found myself. Właśnie z tego klifu, z tej drugiej plaży, które wam pokazywałam. I teraz sobie siedliśmy na chwilę na plaży i oczywiście mój wspaniały Dominik stwierdził, że się będzie kąpać. Ja chodzę w bluzie, on się będzie kąpać, no i poszedł do tej wody, także gdzieś tam sobie jest tam. O, na go chyba widzicie. Jak się chce kąpać, to niech się kąpie. Ja poczekam, aż wyjdzie słońce. Hejka, dzisiaj witam was z plaży i pogoda jest dzisiaj naprawdę bardzo ładna. Trafiła się właśnie mała chmurka, więc postanowiłam, że się do was odezwę, bo nie będzie bardzo razić mnie słońce. Tak więc jak widzicie, dzisiejszy dzień pewnie do wieczora spędzimy na plaży. Trochę się poopalamy, popływamy. Ja sobie kupiłam kółeczko i pływam jak dzidzia, bo nie no, niby coś tam umiem pływać, ale ogólnie to szybko się strasznie męczę i popłynę kawałek, a później mam takie coś, że sobie odpoczywam, ale jednak i tak to mnie męczy. Dlatego kupię sobie kółeczko jak dzidzia i sobie pływam w nim i jest fajnie i potrafię sobie spędzić tak to dużo czasu w wodzie i jest spoko. Pływam sobie i spędzam miło czas, także dzisiaj wypoczywam w ten sposób, po, jak już mówiłam, dwóch dniach takiej słabszej pogody, w końcu dzisiaj wróciła i mam nadzieję, że już się nie zmieni i że będzie tylko jeszcze bardziej ciepło, żebyśmy się trochę mogli przysmażyć. Ogólnie to my już po plaży i myśleliśmy, że dzisiaj spędzimy tam cały dzień, bo zapowiadało się naprawdę ładnie, tak jak wam mówiłam, świeciło mega słońce, a już jesteśmy w domu, bo nie było sensu tam siedzieć, ponieważ zeszły chmury i z pięknego dnia zrobił się słaby, naprawdę słaby dzień, dlatego teraz siedzimy, zjemy obiad i może gdzieś po prostu sobie pochodzimy, a mam nadzieję, że na plażę pójdziemy kolejnego dnia, bo mam nadzieję, że już jutro w końcu będzie ciepło, tak jak dzisiaj miało być niby 32 stopnie, a jest ciepło, ale są chmury, więc i tak nie można się poopalać. Cześć, dzisiaj zabieram was na rejs statkiem. Spójrzcie, jak dzisiaj ładnie wyglądają chmury, które wyszły na górę. Teraz zatrzymaliśmy się na takiej plaży. To jest pierwszy punkt naszej wycieczki dzisiaj, może powiedzieć rejsu, takim stateczkiem. Zobaczcie, wszystkie plaże są takie z kamyczkami, więc teraz mieliśmy czas, żeby posiedzieć na takiej plaży właśnie, która jest z piaskiem. I jest tutaj bardzo płytko, z jednego brzegu na drugi można przejść sobie po prostu
mając wodę do kolan lub do pępka. Nie jest tak bardzo głęboko, więc po prostu można sobie to przejść. I tak sobie tutaj spędzamy czas i za niedługo znów wracamy na statek. Będziemy jeść obiad tam i następnie jedziemy do kolejnego punktu naszej wycieczki, który Wam pokażę później. Do drugiego punktu wycieczki statkiem i dojechaliśmy do takiego miasteczka i teraz mamy właśnie czas tutaj, żeby sobie pozwiedzać. Tu jest kolejny właśnie port i teraz lecimy, pozwiedzamy sobie trochę.